Mario wbił. Siema Mario. Siemano. Wbiłeś, a ty jesteś tu miejscowy, nie? No właśnie. Będziesz świadkiem teraz, Kujawia gra, Mario. I tak jeden wygraliśmy, jeden przegraliśmy. Na sekundę padłem. No to super. Pracy wyskoczyłem. To ja się cieszę. Wtedy tak, no. Na hali, a tam nie mają modlitwy, nie? A tu jest. No to PSK-i poszło. Teraz wygramy, na pewno. Tak. Czemu? Na pewność? No. Sprzedany mecz? Kupiony mecz? Za 40 euro i kota. Trener gram. Kujawia, kolejny mecz. Kuba na bramce. Pole karne wejdź, Ola! Pole karne. A tam chłopaki akcję jakąś tworzą. Czekajcie, rzut groźny. Coś będzie z tego, prawie by było. Mamy jeden mecz wygrany, jeden mecz przegrany. Chłopaki, widzę, nastawili się na duży wynik. O kurde. Mecz się dopiero zaczął, co przed chwilą. Mario wbił i z Mariem trochę pogadaliśmy o jeździe na kole. Mario chce się nauczyć. Koniecznie na ten sezon sobie postawił, że będzie latał na kole. Znowu rzut rożny dla nas. Oj, strata. Nasi pressingują mocno. Mam nadzieję, że z tego wyjdą jakieś bramki fajne. Sędzia tutaj instruuje. O kurczę. No cały czas na polu przeciwnika akcja. Z kim gramy teraz? Wisła Toruń. Wisła Toruń. O, to jest mocna drużyna. Ostatnio przegraliśmy. Olek za nim. Olaf, lewa ręka Olaf. Tak, pilnuj go. Brawo, brawo, brawo. Dobrze się ustawiają nasi. Kujawia w zielonych, dla przypomnienia. Tak jest, na piłkę, patrz na piłkę. Przejęcie. Oj. Ale cały czas atakujemy. Jesteśmy cały czas na polu przeciwnika. O, samobójnie. Ale tam trzeba żyć. Właśnie, tam trzeba było być, tak jak trener mówi. Kuba na razie nie ma nic do roboty. Kuba, rozgrzewaj się. Elo. Tak sobie stoi. Czeka na rozwój wydarzeń. Kolejny, trzeci rzut rożny. Tu zawodnicy czekają rezerwowi na zmianę. I aut dla nas. Czy to będzie dośrodkowanie, czy to będzie już ta bramka, na którą czekamy? Blok. No żeby coś z tego wyszło, no żeby coś wyszło. Rozciągnięcie, dobrze. Dobrze i pięknie. Oj, blok. Ale cały czas mało. Mati tu walczy. Piłkę.
Ej, out dla nas, czyli cały czas, no chyba tam, cały czas przy bramce sam. Nic się nie dzieje na tej połówce, no i bardzo dobrze. Mati, trener poinstruował w ogóle zawodników, że mają ruszać i biegać. Nie ma, że oddają piłkę. Jakoś to wszystko się sprawdza, jak na razie. Rzut rożny, czwarty. Dośrodkowanie. Dobra, przykładaj tam. No. Podaj! Prawa wolna tam była, Mati. Dobrze. Prawa! Zamiar był dobry, nie wyszło. Ale cały czas utrzymujemy się przy piłce. I to dobrze zapowiada. Out. To już jest drugi sezon, nie? To już można zaliczyć do drugiego sezonu teraz. Te mecze, ten turniej. A. Ja już zapowiedziałem, że to jest drugi. Zaraz wchodzimy. Słuchajcie, wyjdziemy tak samo jak teraz wychodziliśmy. Czyli Kujawia już drugi sezon. Nie bać się grać. I szał! Nie rozumiem. Ja cię, ale akcje tam. Chłopaki grają, no mówię, Kujawia coraz lepiej, no chłopaki się zgrali już. A czemuż? A co to robi tam się pierwsze? I gol! Nie, kurczę, jednak wybił. Ale... Nie ma pierwszy, drugi. U nas zmiana. Kuba tam. Kuba, rozgrzewaj się! Rozgrzewaj się! Tak. Znowu mały Mati. Out! Jest! Jest! 1-0 dla Kujawi. Sorry, od krzyku tutaj mi się. Chciałem podać im na środek. 1-0. Kurde, dobrze, byku. Git. Bo już tak ciągnął, nie? Ostro. Od środka i lecimy dalej. O, pierwszy raz są na naszej połówce przeciwnicy. Wisła Toruń to jest. Mati, dobrze. Dobrze. Poświęcenie i chłopaki idą. Idziesz prawa. Od autu, o tutaj. Ej, dawaj samolot. Każdy chce być w kamerze. Ale mecz naprawdę jest, powiem wam, jak nigdy. A z Toruniem ostatnio przegraliśmy. I to właśnie tutaj w Aleksandrowie, tak mi się wydaje. Chyba, że to było w Ciechocinku. Już na wszystkie turnieje jeżdżę. No Kuba cały czas gra jedno i to samo, czyli jest przy bramce, chociaż raz dostał piłkę, o dobrze, Kuba jako ósmy zawodnik, bo po 7 zawodników jest, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tak, 7 plus bramkarz, tak grają chłopaki, znowu Kuba ma piłkę, dobrze. Pressingujesz, dobrze Olaf, dobrze. Fajnie blokował Olaf. I co, teraz dośrodkowanie. Dośrodkowanie. I bramkarz. O, tutaj chłopaki chcą być koniecznie na filmie. Będziecie. Siema.
a mecz dalej trwa. Kurczę, no coraz lepiej ta Kujawia gra, no coraz bardziej mi się to zaczyna podobać. Mati, kurczę, z poświęceniem, jak zawsze. No, ja mu dam od pierwszych meczy zawsze Mati poświęcał się bardzo. Bardzo szybki jest Mati, muszę wam powiedzieć. Kuba też coraz bardziej szybszy się robi na tej bramce. Widzę, że trener tutaj dobrze podpowiedział naszym zawodnikom, co mają robić, jak mają się poruszać po boisku. Dużo to dało. Tutaj o, zmianka. Widzę. Oj, widzę, trener tutaj stawia na wysoką wygraną. Zmienił tutaj dwóch zawodników. Oj. 1-0. Jak na razie 1-0. Na murawie w Aleksandrowie Kujawskim. Dobra. Pozdrawiam Mario, bo wbił, pogadaliśmy chwilę, tak jak wspomniałem, koniecznie chcę nauczyć się na kole w tym sezonie i ja powiedziałem, że mu pomogę, przyjedzie, będziemy razem jeździć, a tutaj co, no Mati cały czas tam pracuje, po prawej nasi ruszają pomału, jednak piwka nie wyszło, Mati tam przejął piłkę na aut i zaczyna deszczyk padać. Na razie 1-0. Chciałbym, żeby podwyższyli ten wynik chociaż na 2-0. Ale idą. Chłopaki idą. O, deszcz zaczyna padać. Teraz mikrofon pewnie przestanie nagrywać głos. Ale fajnie. Fajna akcja. Wykończona strzałem. Troszkę w bogi, bramki nie ma. Wisła Toruń zaczyna. No cały czas presują. Bramkarz ma tam robotę. Nie, na boisko nie biegać. W przeciwieństwie tutaj od Kuby. Kuba cały czas tam pilnuje. Jakieś nieporozumienie między zawodnikami, coś, jakiś rzut wolny, wynik. Mati kapotę ubrał, czyli pada. Mara. Czyli pamiętaj, dziś w tym sezonie nauka jazdy na kole, Mario. Że 3 kilo w takim sprzęcie to jest jak 30 kg. Jeszcze raz? Nie, żeby 3 kilo. No. Nawet 3 kilo leśnicy. To tak. No. To jest jak 30 kilo na takim szosowym. Tak jest. To jest prawda. Patrz, Kuba. Ale poza bramką. Pierwszy strzał na bramkę Kuby. Jak założyłem do swojej lampy i tylko wiesz co, takie akumulatory takiej wielkości baterii. No. Ważne, no to nawet już to czułem. No widzisz? Lampę i tylko to. To właśnie na przykład jak tam chce 3 kilo, bo to już ten to jest ważne, kosmos. No. To naprawdę jak nie pojeździsz, to... To się wyczuwa wszystko. Za dużo wlep nie ma co przyklejać. Bo... No, tak, ciężki, no. 120, 130 kilo jego. Ale to pięknie marzany, jak wy. No my, no, mamy, no. Jeszcze mamy w Aleksandrowie, nie? A ja w deszcz jadę też. Topienie marzany. No, chłodno. Jak Kujawia, jak ci się podoba, jak Kujawia gra? Dobrze, nie? 1-0 wygrywamy. Patrz, akcja na bramkę. Dzisiaj będzie, 13:14.
No właśnie, też jestem ciekawy. No. Powiedz trenerowi, że... Tak. No, no pewnie. Też dlatego tak liczę na to, że wiesz, na ten KXD będzie lepiej. Kurde, kamera zamoknie, nie będzie. No, trzymaj się, powodzenia, niech ci się dobrze wiedzie. Hejo, z nawzajem. Trzymaj się, Mario. Tam cały czas atakują. Normalnie, całą drużyną. Ja muszę tu trochę kamerę chować. Bo tak jak wspomniałem, namoknie, bo pada, naprawdę pada teraz już coraz mocniej. Ale ja z poświęceniem nagrywam to. Na obiektyw nie napada, ale na... Oj, Olaf, do Kuby, dobrze. Kuba wybija. A na jaki był pan kanał? Black Opso. Black Opso. Bardzo dobrze. Czekaj, czekaj. O ja, coś... Będzie filmik, no. A będzie nas widać? Będzie. Proszę. O, coś się stało tam? Kujaw Jajno, Wrocław, rzut wolny pośredni, tak? Bo byli przy piłce w tym momencie. Tu. I gramy dalej. Rzut wolny pośredni. Ja tu z poświęceniem zasłaniam. O, już przestało padać. Jest dobrze. No chłopaki! Ale czemu? Trzeba było od razu do Kuby tak delikatnie. Ale 1-0, drugi mecz. Jak nic się nie zmieni teraz po tym rzucie rożnym, minuta i mamy drugie zwycięstwo. To jest po prostu powtórka z poprzedniego też turnieju. Czyli dwa wygrane mieliśmy, ale tam było więcej drużyn. Będziemy mieli przed sobą jeszcze ostatni mecz. Kuba, dobrze. Ostatni mecz jeszcze będzie przed nami teraz. I być może, no nie wiem, może drugie miejsce zajmiemy, jeżeli będzie wygrany ten kolejny mecz. I to jest coś pięknego. Kuba od bramki. Dobrze, dajesz, dajesz. Za wysoko noga, ale to nic. Tu na spalone się nie gra. Ale cały czas, o, jesteśmy przy piłce. Teraz z tego coś wyjdzie. Musi, ale... No już nie miał siły. No niby przestało, znowu pada. No i teraz to zacznie bardzo mocno padać, czuję. Koniec, 1-0! Jest, chłopaki się cieszą. No to drugie miejsce. Super, co? Drugi mecz wygrany, nie, pany? Jakoś tak, ale... Jakoś dobrze, Mati. Dobrze. Nie mam pogody. Piotruś, poczekajcie, ja im dam upominki. Dobry mecz był. Co, już koniec? Tak. No. Turnieju? Tylko upominki jeszcze. Upominki teraz, koniec turnieju. Chłopaki, a okrzyk, gdzie był okrzyk? Trenerze. Jak się bawi i wie. No. Dawać. Nie. Jak się cieszę, Kujawia. Chodź. Tak, poczekaj, Adam. Chodź, Adam. Dawać, chłopaki. Tak się bawi i Kujawia. Super! Ale dwa mają wygrane. Wygraliśmy, przegrać nie mogliśmy. Czyli w błędzie byłem, nie ma już meczu, już jest koniec. Kuba! Trzy na cztery mecze wygrano. To nasz, ja mam czy to rekord? To jest rekord. A ja tu. Nie w drugiej, mówię, że bliżej chcę. Jest drugie miejsce.
O kurczę, chyba dostaną jakieś nagrody, Kujawie dostanie. Ja tu się schowam pod daszek. Co, nagrody jakieś dostaniemy? Tutaj widzę nagrody. Ale które my dostaniemy? A które miejsce zajęliśmy w ogóle? Drugie miejsce. Pierwszy raz, nie? Tak. Kurde. Dobrze, pierwszy raz. To następny turniej to może pierwsze miejsce będzie. Wiadomo, ale może. Wiadomo przecież. No ale tak, my Klaruję. Dobra. Weźmiesz ten, ty tylko potrzymasz mi to na szybkiego. I tak, ja nie chcę was przedłużać. Pogoda, no, jest jaka jest i tyle wam utrzymała się prawie do końca. W imieniu wszystkich organizatorów, a trochę jest, dziękuję za to, że przybyliście, że godnie reprezentowaliście swoje kluby macierzyste. Życzę wam samych sportowych sukcesów w nadchodzących rozgrywkach w ramach struktur KPZPN-u. No i chciałbym wręczyć wam w imieniu organizatorów skromne upominki. Poproszę, weźmie te, najdalej miała Kujawia i Inowrocław do nas, poproszę jeden przedstawiciela klubu o medale mi przynieść. O tym zapomniałem. Chodź, przedstawicielu. W imieniu organizatorów wręczę ci taki skromny upominek. Pozostałe kluby dały w formie słownej, a ty masz w formie pisemnej zaproszenie na mecz Arki Gdynia w najbliższym czasie i wręczę wam medale z okazji udziału w tym turnieju. I w tym czasie, jak ja będę wręczał Wiśle, to zapraszam do normalnego zdjęcia tam. Dobrze. Tak, żebyście... Wszyscy dostaną, nie ma o czym gadać. Wygraliśmy, przegrać nie mogliśmy. Pięknie. Rozkręcaliście się z meczu na mecz. Tak. I po drugie, tu będzie VAR i wam wszystko powie. No, już sędziego to już od razu powiedziałby, że dostałby notę 1. Na skali nie niemieckiej, tylko polskiej. Za to, że nie, ja wiem, że niektórych... popełniłem błędy, to ja wiem o tym, ale ja nie mogę zmieniać twojej decyzji, bo stracę autorytet swoich podopieczy na wojsku. Dziękuję, gratuluję Kujawi Inowrocław, brawo! Brawo! Skromny upominek od organizatora, jej, dla Antka. Poproszę Antek. Antek w imieniu organizatorów. Taki skromny upominek i żeby wszystko było jak najlepszego, nie? Dobra, czekamy. I teraz Kujawi, dziękujemy i teraz Wisła. Poczekało, byli jedni z pierwszych. Jeszcze idziemy dalej tam powymować. Dobra. I teraz tak. No drodzy moi sportowcy, w kurtkach zimowych nawet wyszliście, no zima już tam się skończyła. Poproszę przedstawiciela w imieniu organizatorów. To co, idziemy robić zdjęcie pamiątkowe i trzymajcie się, nara, hejos. Pamiętajcie, trenujcie, obojętnie co, spełniajcie swoje marzenia i pasje. Elo. No słuchajcie, tego jednego nie nagrałem wygranego, czyli 3 mecze wygrane. Poprawiam się. Chłopaki dostali... po medalu, drugie miejsce w turnieju to jest naprawdę już dużo. Kujawia rozwija się z meczu, z turnieju na turniej tak naprawdę. Wczoraj też rozegrali sparing z małym piłkarzem. Wygrali 9-7, to już naprawdę jest super. Także zachęcam wszystkich do właśnie do trenowania sportu, jakiegokolwiek, po prostu w czym się czujecie dobrze, bierzcie się za to. Duście tam rodziców, żeby pomogli wam w rozwoju. Elo, hejos.